pierwszy chyba Regen w tym traku się włączył. I przybyła następna kontrolka check. Wczoraj przed spaniem zaczęło mi paliwo zamarzać, bo zaczął przerywać. Ale na szczęście nie zamarzło, nie wiem. Może jeszcze to paliwo z Michiganu. Nic, zobaczymy jak za 4 jechać, co to będzie. Minus 6,6 jest. Ale daje z kominy. O, skończył Regena. Ale co to za czek się pali? O matko, chłodnia też stanęła, nie wierzę. Ale tam mniejszy problem, bo tam jest mrożonka, muszę wyjść. Czek zniknął, tyle dobrego. Może jak robił Regena, zobaczy, bo tam ten engine fault, to mi pani na tym mówiła, że to jest związane z... systemem ATS, After Treatment, czyli systemem DPF. No to jak robił Regena, coś tam mu nie pasowało. Kurczę, nigdy takich statystyk nie miałem. 55% rempolenia, no ale co, jak trzeba, to trzeba. Okej, idę zobaczyć, co tam z tą chłodnią się stało. Pewnie nie chcę odpalić. No, minus 14. Alarm. Co tam? Co stało? Engine load. Ta. Nie chcę odpalić. Zobaczymy, czy teraz odpali. Ale jak jest temperatura niższa, ja może ją nawet wyłączę i odpalę w ciepłym, w cieplejszej krainie. Teraz nie chce mi się ten... Trzeba było ją na ciągu zostawić. Ciekawe, czy odpali. Mróz, trzaskający mróz. Gorzej jak się ten rozrusznik spalił. Też tak może być, ale według mnie bardziej bateria. No zobaczymy, czy pójdzie, czy nie pójdzie. Ta. Dobra, nie ma co. Wyłączę ją. Wyłączę ją, bo i tak jest mróz. A później w ciągu dnia odpalę. Chłodni wczoraj je tankowałem. Ale była na pełno. Ciekawe, czy tam daje dodatek. Kurde, że też nie dałem dodatku. Nie pomyślałem. No jak ja bym miał coś podgrzewanego, nie? Bo tak się wozi czasami ładunki podgrzewane, czekoladę albo jakieś inne, albo na przykład, no jakbym miał warzywa i owoce, to wiadomo, że no, na ciągłym, nie? Ale jakbym miał podgrzewane w trybie start-stop, to tak, takie zimne zostawię na ciągłym, żeby nie ryzykować. No ale po prostu jest na minusie tam grubo. Chciała podgrzać po prostu towar, żeby było na minus 10 Fahrenheita, tam spadło na minus 14. No i po prostu była, wyłączyła się pewnie na 5-6 godzin i chciała odpalić i jest zamarznięta jak sopel lodu. Że traka dzisiaj w nocy. Minus 30 to jest taki limit, nie? Żeby wyłączyć. Dobra, zaraz ruszam. Zobaczymy, jak ten trak będzie się dzisiaj zachowywał. Czy będą problemy z nim, czy nie. Czyściłem podłogę. Jeszcze tylko przy kierowcy muszę, ale to dzisiaj po południu już jest lepiej. Już się czuję lepiej. Przeglądzik już się kręci. Ja wcinam moje cytrusy. Od dłuższego czasu nic nie jechało. Także można by ruszać za chwileczkę. Zjem to i ruszam powoli. Nie ma co. Zobaczymy, jak ten bałwan się będzie zachowywał. Patrzcie, szłem spać, była norma 34-35. 7 godzin polenia, norma 37-39. Bardzo psuje normę takie coś. I zwiększa spalanie. Mówią, że to nic. A tam na chodzie. No na chodzie, no. Ale mówię, dzisiaj nie ma. Nie ma co. Zacząć. Dobra, podjadę troszeczkę. Jak wyjadę już tak na minus 10, to spróbuję odpalić. Cicho tam radio. Nic nie jedzie dobrze, jeszcze poczekam trochę. A, bo będę powoli jechał. Żeby się rozgrzały łożyska, bo silnik jest rozgrzany.
No i wczoraj paliwo nie zaczęło przymarzać, co nie jest dobry znak. A dałem, kurczę, kondycjonera sporo. No zaczął przerywać na obrotach jałowych. Zobaczymy, jak to będzie mu dzisiaj szło. Szybciej schodzi jak na takich mrozach. To jest pierwszy maruder. On wyjeżdżał 5 minut przede mną. Jeszcze go powinienem zaraz wyprzedzić. To nie jest flawet, to jest taki platforma do przewozu sprzętu. Pusty jest, nic nie ma. Zobaczymy, czy się da wyprzedzić, czy nie. Ale ruch jest o tej porze bardzo mały. No i mróz cały czas, minus 30 ciut. Patrzyłem w Winnipegu, już ma być minus 10, także no dzisiaj tą chłodnię odpalę. Mi się nie chce, mam nadzieję, że bateria, jak tak wyłączyłem chłodnię, nic nie ciągnie. Troszeczkę odżyje i może się odpali, bo mi się nie chce tych kabli podłączać na tym mrozie. Zobaczymy. Ale idzie z kominów, ciekawe, czy to widać na kamerze. Godziny posty na paliwo i spróbuję odpalić chłodnię. Chociaż jeszcze za wcześnie, minus 30. No z tą mrożonką z tyłu się nic nie dzieje, no. Nie ma prawa się dziać. Jest bardziej zamrożona niż była. A te meble, co mam z przodu, one jadą na pole golfowe. To może być ciekawa dostawa. Albo może wczorajszy epizod, że mi ta turbina nie zaskakiwała do końca, że mi paliwo przymarzało na końcu? Nie wiem, naprawdę już nie wiem. Najważniejsze, że wszystko wróciło do normy. I nie ma żadnych symptomów. Proszę, wszyscy śpią.
35 znowu. Na wietrze jeszcze? Ojej. Temperatura się ociepla, można tak powiedzieć. No, z minus 35 skoczyło w przeciągu paru kilometrów na minus 24, minus 25. Tak jeszcze skacze, minus 30, minus 25, ale widziałem już nawet minus 22, także może tam, gdzie będę tankował, będzie luźniej. No. No już dojeżdżamy do dużego jeziora Superior, do miejscowości Lipigon, mam 64 km, za półtorej godziny tankuję. Jezioro Heleny zamarznięte, ale tam, gdzie jest para, tam są niezamarznięte wody. Tu w sumie też jakaś rzeka płynie z Lake Nipigon chyba do rzeki Heleny i do... przepraszam, z Lake Nipigon do Lake Helena, aż do Lake Superior, bo Helena jest połączona z tym, z jeziorem Superior, wyższym. No nic, dojeżdżamy do Nipigonu i znowu jest minus 30, przez chwilę było minus 20, znowu jest minus 30. Ale im bliżej prairie, tam chyba będzie ten front i wjadę w cieplejsze powietrze. W Winnipegu jutro ma być minus 1, no, także dzisiaj jest minus 14, a ma być minus 1. Tam przed nami to nie jest chmura, to jest po prostu para z wody. I tam jest most. Tego mostu nie widać, ale będzie fajny klimat na moście. Para wodna. To jest bardzo często widać w Montrealu, bo rzeka Świętego Wawrzyńca no, prawie nigdzie nie zamarza obok Montrealu. Tam przy brzegach tak, ale jest taki nurt, że nie zamarza i później tak jest ten, nie? Jest to piękne przedstawienie. Dojechałem do stacji paliw. Tam jest jezioro, którego nie widać, ale obecność jest zaznaczona przez parę, która się unosi. Minus 18, prawie wiosna w porównaniu do dzisiejszego poranka. No, wypadałoby odpalić chłodnie, mimo tego, że jest mróz, to tak jak słońce świeci, to tam w naczepie może się trochę cieplej robić. No wiadomo, że nie będzie na plusie, ale no już przy minus 18 powinno odpalić. Jak nie, no to kable będę musiał przełożyć. Tak czy inaczej, zjeżdżam tankować i zjeżdżam na jedzenie. Pewnie kolejka będzie jak zwykle, no ale muszę, bo tutaj paliwo schodzi w dużym tempie. 1000 km już do 1/4 dobija. Będzie pompa dla mnie chyba. Trzy są zamknięte, a tamci co robią? Tankują? Nie tankują? Co oni robią? No nic. No właśnie, poszli sobie. Ja spróbuję odpalić chłodnie.
Ja nie wiem, co ci kierowcy robią. Dupa. Nie tankują, poszli sobie do środka, tak by ciężko im było odjechać. Spróbujemy ją odpalić, może teraz pójdzie. Coś ona jeszcze jest zamarznięta. Jak nie, to będę musiał kabelki podłączyć. Może pójdzie. Może taka, może nie. A, na minus 12 jest. A było na minus 15. Ciekawe, czy pójdzie. Tamten już kończy lać, to... I ten mróz już nie jest taki uciążliwy. No gdzie idziesz, kolego? Dałem na ciągłe, bo się nie chciała odpalić. Nie pójdzie. Może? Może? Słaba bateria, muszę podłączyć kable. Ale niestety, ta nie ma wtyczki. Będę się musiał odpalić kablami. Ale mam kable. Odpalę teraz się, nie chcę już ryzykować. Mimo, że jest minus 20, ale mówię. A tamten... Ja nie wiem, chodzi w to i z powrotem. No nic, nie ważne. Czekujemy sobie 3. Na chłodnie też, ale chłodnie tankuje, bo jest pełna. Wpisujemy kod. 8, 9, 3, 8, 9, 0, Enter. I tankujemy. Tak jest. Sobie kabelki. Nie będę tego robił tutaj, chociaż może i bym zdążył, bo bardzo powoli leją, nie? Ale szykuję sobie kable. I odjadę do przodu i odpalę moją chłodnię. I później mogę jechać dalej. Akurat pół godziny pauzy wejdzie. Zawsze wodziłem z samochodu, zawsze. Mimo tego, że większość naszych chłodni ma te złączki, no ale jak się okazuje, nie wszystkie. Odpalę. Dlatego wczoraj był na ciągłym, bo widziałem, też były ściągnięte końcówki. Oni pewnie rano odpalali, bo nie chciała odpalić. I dlatego tak było. Najprawdopodobniej. Zostawiam na ciągłym do końca dnia i później niech będzie start staw. Sobie oszczędzić problemów, to czerwony dałem tutaj, nie? Na materiał jest zabezpieczony. No tak, jakbym podczepił i tam się zaczął bawić, to by był problem. I teraz podłączę pod chłodnię i na samym końcu ciągnik. Ale mówię wam, oni ją odpalali, bo widzę, że tutaj są końcówki zdjęte. No teraz nie widać, bo nie mam latarki, ale jeśli się na torkę, to są końcówki zdjęte. Plus będzie ciężko złapać. Proszę, tam jest. Jest zdjęte i tu jest zdjęte, to znaczy, że oni ten nie odpalali. Ciężko mi tam dosięgnąć. Więc dałem prosto na ten. Na rozrusznik. Prąd, zobaczymy. Czy pójdzie, czy nie. Oby. No odpal, odpal. Clear alarms, bla bla bla. No active alarms, odpalaj. No. Proszę. Ale kręć, dobrze. Parę razy próbowałaś, aż zakręci. Zawsze prąd jest, nie? Tylko, że kurde, paliwo jest zamarznięte. Ale dobrze, nie? Prąd jest. Tyle dobrego. Aż w końcu się rozrusza. No ale to mi już teraz z głowy.
jeszcze raz, dobra. A tymczasem zjem obiad. No, dawaj, 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 teraz odpal. Chociaż zagadaj trochę. Kurde, zamarznięta jest. Ona próbuje 3 razy, później się wyłącza, więc odpaliłem tutaj silnik, żeby było więcej woltażu. No i jeszcze raz, jest 3-4 razy spróbuję. No. Jak nie, to nie ma tragedii, mogę jechać, nie? Ona w końcu odtaje. Ale dupa. I za 4 razem poszło. Dobra. Już mam problem z głowy. Teraz to muszę ostrożnie odłączyć. Żeby nie zrobić zwarcia. Najpierw plus. Minus może zostać i tam trzeba uważać z plusem. Aż ty wredna. Niech trochę pochodzi na ciągłym. Tutaj podłączyłem. Prosto pod rozrusznik. Summa summarum, wszystko ogarnięte, nawet podłoga. Tu i tu. I nawet moje flagi. A mam nadzieję, że odpukać, gdzie jest drewno, nie ma, ta szyba wytrzyma dłużej. I zamówiłem sobie uchwyt nowy, taki jak ten, identyko. I nie sądziłem, że przyjdzie tak szybko, bo było, że przyjdzie za 2 tygodnie i przyszedł w przeddzień wyjazdu. Także jeszcze dzisiaj to ogarnę i ten będzie solidniejszy. I będę all set, że tak powiem. Dobra, doleję płynu do wycieraczek i kontynuuję tułaczkę dalej. Przez północną Ontario timelapse'a walniemy. Od Thunder Bay aż do... Nie, pójdziemy schematem, schematem. Bo ja też sobie to nagrywam jako pamiątkę. Od Thunder Bay jest taka droga 102 i później 11 znowu, tak? To pojedziemy, zrobię timelapse z krótkiego odcinka, później będzie złączenie dróg, nagram coś, będę mówił, że się złącza, później od złączenia dróg 11, 17 i 102 aż do każdej miejscowości, to będzie tak, Apsala, później to od Apsala do Inias, Inias do Wabigun, no powiedzmy Dryden, Dryden do Kenore, aż do końca Ontario. Bo ja tak nagrywam te timelapse, ale próbuję wybierać najlepsze momenty, a teraz nagram full wypas całą drogę z przerwami. I też tak jak nagrywam, to czasami nie jest ten, nie jest łatwo, gdy montuję, złapać gdzie co mówiłem, bo łapię się na tym, że mówię coś, a timelapse już poleciał dalej, albo mówię coś, a timelapse się skończył wcześniej, no w każdym razie, a teraz zrobię to w ten sposób. Ok, także wiokoniki. Procent obrotów jałowych w tej podróży spadł mi do 33. No sądzę, że na koniec podróży to będzie jakieś 8%, no. 8 godzin na 100, no tak mniej więcej będzie. No ale no co, no to nie ma wyjścia, to jest bezpieczeństwo, a też ochrona silnika, bo na tym mrozie takie odpalanie to nie jest zdrowe. Okej. Do przodu, rodacy. Etap 1, droga 102, Thunder Bay, aż do złączenia dróg 102, 11 i 17. Na początku parę świateł i później dość kręta i wąska droga.
wyjeżdżają. 17 i 11, bo 17 i 11 to jest jedna droga. 11 odbije w stronę Fort Frances i tu się zjeżdża 102 z 11 i 17. No i teraz będzie cały czas prosta aż do miejscowości Apsala. Znaczy prosta. Ładne tereny będą. Jest i Apsala. Temperatura się zmieniła. Jest już 10, minus 10. Apsala nic nie ma, poza paroma.
domami. Jest Ignas. Jak widzieliście na timelapsie, ten kolega z przodu jest typowym, nieświadomym albo chamskim, ale mi się wydaje to pierwsze bardziej. Bo tak to się czai, 195 na zakrętach, a jak jest podwójna linia 100-105 i widzi, jeszcze widzę, że patrzy w lusterka, widzi, że jadę, nie zjedzie. I hu. Ja chyba zjadę teraz tutaj, bo się zebrała Ferajna, a tamtego się łatwo wyprzedzi, nie? Jest ciężki ze złomem z przodu, ale po prostu ten koleś, dwa razy go próbowałem wyprzedzić. Nie. On jak jest dwa pasy, to jedzie 105, a jak jest jeden pas, to jedzie 100 albo 95. I dupa.
Trident, wyprzedziwszy dwóch maroderów za Ignaz, nie miałem większych problemów. Zobaczymy, co ostatni kawałek drogi przez Ontario przyniesie i sądzę, że dojedziemy już do ciemności. Jak będziemy w Winnipegu, będzie już ciemno. No a czwarta po południu, trzecia, 200 km do granicy, to już będzie ciemno. Tak patrzę, mam nadmiar czasu, to może wykąpię się w Winnipegu, jeszcze ujadę jakieś 40 minut za, ale to się zobaczy, okaże w praniu. Ale widać, że temperatura już jest na plusie, bo całkiem nawierzchnia jest inna, śnieg jest inny, jest brudny. Tak chciałbym, żeby mnie złapały te światła. Bym przestawił ciągle chłodnie na start-stop, ale no niech sobie jeszcze pochodzi. Już 3 godziny jadę, 4, niech se pochodzi, niech się baterie naładują. Bateria. Vermilion Bay i ostatni moment przyjemności na dzisiaj, czyli droga aż do Kenory, godzinka. Sporo maruderów jest przed nami. Chyba stanę na pół godzinki. Tak, stanę na pół godzinki, zjem trochę zupy i wybiorę dobre okienko, żeby ruszyć. I strzeliłem półgodzinną pauzę. Od dłuższego czasu nic nie jechało. Jechał jeden teraz przed chwilą, ale będzie szybko jechał. Więc z zachodem słońca, proszę Państwa, lecimy. Światełka zapalone. Engine check się pali. Wszystko jest pod kontrolą. Go!
sposobem w ciemnościach dotarłem w końcu do Manitoby. Było parę wkurzających sytuacji na drodze, ale poradziłem sobie z nimi. No ja tak patrzę, no. Dzisiaj będzie chyba Flying J, Headingley i Kotwica. Bo nic to nie zmieni. Nie chce mi się dalej jechać pół godziny i w imię czego, jak i tak będę kręcił pauzę w Hope przed rozodemkami. Dotrę, co by nie było, w poniedziałek dotrę do Hope i w środę mam pierwszy rozodunek, także rzucam Kotwicę na Flying J w Headingley. No, komuż tam dojechać najpierw. To już jest tam końcówki Manitoby, 1,5 km do granicy, końcówki Ontario. 1,5 km do granicy z Manitobą, po lewej będzie Resteria, na której nigdy nie znałem jeszcze. Dwa kilometry do Boundary, a nawigacja mówi 1,5, nie 6. No i już, zaraz się zaczną cztery pasy i z głowy. Później tylko obwodnica Winnipegu i Kotwica. Wyjechałem z lasów, jest takie coś i obawiam się, że jutro tak będzie cały czas, bo jeśli nieco poszedł na Montreal, co ma padać w poniedziałek, wcześniej padał właśnie na preriach. No i może być ciekawie. Nie jest zbyt ciepło. Nie mam mrozu tęgiego, tak jak w północnym Ontario, ale jest minus 10. I takie coś, że nawiewa śnieg z pola i to jest... To może spowodować gdzieś jakąś nawierzchnię śliską. No zobaczymy, jak będzie jutro. Dzisiaj dojadę do tego Flying J'a i będzie... I będzie koniec, nie? Ale no... Zaczyna się robić ciekawie. Mamy takie przyjemności na obwodnicy. Raz jest dobrze, raz jest źle. Nie będę go wyprzedzał na Hama, bo widzicie, co tu się dzieje. Jeszcze się zaspę w chrzanie i skończę w rowie na koniec dnia. No ale wieje ostro. Pojechałem na północną obwodnicę, bo na południowej jest pewnie większy ruch. No nie mam jak go wyprzedzić, widzicie, co się dzieje, nie? Wieje, panie, z pola. Były dwa pasy, jest jeden. Czekam na lepszy rozwój sytuacji. Jutro tak może być na preriach. Chociaż nie, bo tutaj jest ten murek i dlatego to tak się zbiera, nie? Tam jest otwarta droga. No ale w każdym razie jutro, jeżeli wiatry się nie zmienią, to będzie cały czas crosswind, tak jak teraz. Prawie, że prostopadle do drogi. Ale zima. Ale dobrze, tylko minus 10. Mógł spać na zgaszonym silniku. Dobra, lewy i ogień. Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Nie ma jak. Nie ma jak. Stopu już niedaleko, bo już mam dość na dziś. Tu jest lepiej. Można próbować. Niezła zawierucha. Prawie jak w Wyomingu. Pada śnieg, ale widoczność jest kiepska. I tak jak teraz troszeczkę światła były, nie? Zwolniłem troszeczkę i zacząłem przyspieszać i tam jest czasami ślisko. Nigdy nie lubiłem obwodnicy Winnipegu, bo jest zrobiona z betonu. A beton zimą jest według mnie do bani. Z tym wiatrem to odczuwal na pewno i będzie mi z minus 20. Kurde, bardzo silny wiatr. No jest minus 8.
I nie pada śnieg. Zaznaczam. Zaraz będziemy jechać centralnie pod wiatr. W sumie lepiej. Wyczysta droga. A może drona się zmieni takie wszystko. Będzie z innej strony biało. Oby. No, ciekawa dzisiaj była ta obwodnica. Trzeba przyznać. Cały dzień spokojnie się jechało. A jak się wyjechało z lasów i ze skał na prerię, zrobiła się kaszana. Ale i tak dobrze, że to jest po tym, po opadach. Jutro może będzie spokojniej. Dobra, jeszcze zaleję go do pełna. Jak będzie dew, to też. Jak nie, to nie. Prysznic i spać. Idę spać na... Mogę iść spać na 8,5 godzin, ale nie nastawiam budzika. O której się zbudzę, to się zbudzę. Pewnie o 6 rano się sam zbudzę. Ktoś pizzę zamówił na Truckstop. Wszędzie trafiło, tylko muszę umiejętnie zakręcić. Nie mam do Truckstopu, jestem na widoku, z paliwa mnie nie ukradną. Ten kręc drugi będzie się tankował, nie wiem. Taki trak jak Alana ma. Dobra, kunic. 66 mil zrobiłem dzisiaj. Jeszcze sprawdzę, jaka tutaj będzie w nocy temperatura, ale chyba zimnicy już nie będzie. Dobra, prysznic numer 14, kod 418-38. Idę się wykąpać i idę spać. Dziękuję.